Piotr Polański, lekarz rodzinny, a to jest kolejny odcinek z mojej serii. Tym razem na tapetę weźmiemy pęcherzyk. Panie doktorze, boli mnie wątroba. Jak często z takim pytaniem spotykamy się u naszych pacjentów? Czy za każdym razem musimy ich wysyłać na badania specjalistyczne? Zobaczmy może, jak wyglądałoby to w modelowej formie. Więc biorę fartuch i przechodzę do gabinetu. Dzień dobry, kochanie. Cześć. Witam panią. Nad czym dzisiaj pracujemy? Mam młodą panią. Przykładam głowicę, a tu takie znalezisko. Popatrz. Rozumiem, że pani nie przyszła do planowego badania USG. Pani przyszła z powodu bólu brzucha. Niesamowite. Popatrz. Pani młodziutka, a taka rzecz. Pani już wie, że kamień w pęcherzyku. Pęcherzyk jest cienkościenny. Kamień ma około centymetra wielkości, pojedynczy. To może być przyczyną pani dolegliwości. Czyli co, chirurg? Nie. Co, bo obserwujemy. Jeżeli będą bóle kolkowe, to będziemy kierowali do chirurga. Natomiast myślę, że na razie dieta i obserwacja. Ale piękne znalezisko, pięknie widoczny kamień. Okej, będziemy to monitorować, czyli co? Zapisujemy do pliku i do następnej wizyty. Oczywiście, tak, dokładnie tak. Ja w takim razie nie przeszkadzam. No dzięki, na razie. To, co widzieliśmy, to przypadkowo wykryta kamica pęcherzyka żółciowego u młodej kobiety. Nie zawsze bowiem mnemotechniczne 5 razy P, piękna pulchna płodna po 50, jest wyznacznikiem tej choroby. Moja najmłodsza pacjentka w wieku 16 lat musiała zostać poddana cholecystektomii. Według różnych autorów między 10 a 20% naszej dorosłej populacji cierpi na to schorzenie. Przy okazji możemy jeszcze różnicować badaniem point of care takie anomalie jak wodniak czy ropniak pęcherzyka, a to już zdecydowanie inne postępowanie.